Kaśka! Kaśka! Piosenkę ci napisałem! Cześć kochani, was dzisiaj witam w moim kaploniku, bo je co świętować! Wiecie co? Dokładnie 6 miesięcy temu założyłam mojego bloga po tym, jak mi mojego pierwszego zablokowali. Happy birthday blogu! Dziękuję kochani, bo tylko dzięki wam tutaj jestem. Ściągnę się kaplonik. Siedna się bliżej. Cześć kochani moi, najlepsi. Dzień dobry. Przywitałam was dzisiaj fajnie. Lipnita się kawusi. Zrobiłam się cappuccino zaś dzisiaj. Ja mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. Nie umiem się przyzwyczaić do patrzenia w ta dziurka, nie? Bo mam obrócony teraz ten w drugą stronę i niektórym to przeszkadza, no ale chyba nie to jest najważniejsze, gdzie patrzę, chociaż to jest też ważne. Jestem nauczona patrzeć prosto w oczy. Jak patrzę prosto, tak jak jestem nauczona w życiu, patrzę prosto, to patrzę tu. A powinnam patrzeć tu z boku, dlatego mnie to tak dekoncentruje, rozumiecie? Bo ja muszę jeszcze, oprócz tego, że godą i myśleć co godą, to jeszcze muszę myśleć, gdzie patrzę. A jestem nauczona prosto w oczy patrzeć. Dobra, to no przypomnienia wam, dlaczego patrzę czasami na boki, nie? Dokładnie 6 miesięcy temu, no 6 miesięcy i tydzień w sumie, to miałam załamka, bo założyłam na końcu stycznia mojego bloga Walczę o siebie i po niecałym 1,5 miesiąca ktoś mi go zablokował. Czy to był Facebook, czy to było, nie wiem, przez osoby trzecie, nie mam żadnego pojęcia, ale po prostu zostawiłam tego bloga po miesiącu z 5000 abonentów. Wsadziłam fajne wideo, on zaczął rosnąć. Chwila potem było już prawie 7-8 i rosło to bardzo szybko, a ja nie mogłam tam nic zrobić, zero dostępu i dzisiaj minęło dokładnie 6 miesięcy, Facebook się dalej nie odezwał, egal, już odpuściłam. Bo nie powiem, że nie miałam załamki, bo po prostu zbudowałam sobie coś, zaczęłam tam działać, było tam coraz to więcej ludzi, a ja nie mogłam tam nic zrobić. Nie mogłam nic napisać. Nie mogłam nic powiedzieć, po prostu musiałam go tak zostawić. Byłam wściekła, byłam rozczarowana, byłam załamana i siedziałam i czekałam tak dokładnie 5 dni. Z dnia na dzień te godziny trwały bardzo długo i sobie powiedziałam, nie kurwa, tak być nie może. Mogłabym sobie powiedzieć, ja widocznie Bóg tak chciał, widocznie tak to musiało być, widocznie to nie jest dla Ciebie. I będąc wtedy tam, kaj byłam, sobie powiedziałam, nie, ja tak nie chcę, ja wiem, ja czuję, ja muszę. I ja tego tak nie zostawia. Więc założyłam nowego bloga, Walczę o siebie, Kasia Lubina. I taraon! Jesteście, bo dzięki wam on też istnieje, dla was godą. Woz jest już prawie, zaraz wyjdzie, już nie chcę nawet tego dać, 35 tysięcy abonentów. Tych, co polubiło, jest trochę mniej, ale tych, co mnie obserwuje, jest prawie 35 tysięcy. W pół roku to jest taki sukces, w 6 miesięcy no po prostu to jest dla mnie mega. Przez te 6 miesięcy poznałam tyle cudownych ludzi, wos. Podłożyły się, że tak powiem, kulty, różne dziewczyny w pracach, oglądają razem klachy u kachy przy śniadaniu, wymieniają się, co tam wiedzą, to jest po prostu tak piękne, żeby pojęcia nie macie. Ja szłam za głosem serca, ja chciałam to robić i ja powiedziałam, ja tego tak nie zostawia. Nawet jak mi ktoś kłody pod nogi kładł, jak sytuację, jak wiatr nie wiał w moim kierunku, żeby mnie pchać naprzód, tylko wiął mi prosto w twarz, to powiedziałam nie. I czasami tak właśnie w życiu jest, że wydaje Ci się, że coś się zepsuło, że to już jest koniec, że na tym już się nic nie da zbudować, ale uwierz mi, czasami właśnie coś musisz się zdupczyć, żebyś Ty z tej, że tak powiem, z tej walki wyszedł silniejszy. Bo na przykład mnie to znać dało takie coś, nauczyło mnie cierpliwości. Ja czekałam z dnia na dzień, nic się nie działo. Ale stwierdziłam sobie tak, powiedziałam, założę jeszcze jednego. Jeżeli jesteś na tyle dobro, to odniesiesz sukces. A jeżeli nie jesteś dobro, to przynajmniej będziesz wiedziała, że się do tego nie nadajesz. Ale jak nie spróbujesz, to nigdy się o tym nie przekonasz. I tak jest właśnie wszystkim. Czasami wydaje Ci się, że się wszystko zesrało, że zostaje jedno wielkie gówno. Ale wiesz, po co to gówno ma być? Żeby później na tym miejscu wyrosło piękne, silne drzewo. I tak jest właśnie w życiu. Czasami nam się wydaje, że jak już jesteśmy na glebie, to nic z tego nie będzie. Właśnie czasami my nie rozumiemy, dlaczego jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Albo dlaczego się sytuacje wydarzały, na które my w ogóle nie liczyli. Negatywne czy pozytywne. Trzeba wszystko przyjąć. Tak się godzę, że trzeba przyjąć. To nie jest łatwe. Oczywiście, że to nie jest łatwe. Życie uczy pokory. A mnie bardzo często uczy pokory, bo kiedyś myślałam, że jak jestem młoda, to wszystko mogę, wszystko potrafię, wszystko mi się będzie udawało, ale no niestety, człowiek myśli, Pan Bóg kreśli, nie?
Tak się godo, więc dlatego to jest dobrze. To jest szkoła na życie i ja uważam, że każdy z Was ma szansę spróbować. I nawet jak Ci się wydaje, że nic z tego nie będzie, ale Twoje serce Ci godo, weź, zrób, spróbuj. Jak się sparzysz, to się sparzysz. Ja też malutkimi kroczkami do tego podchodziłam, a teraz jestem happy, naprawdę w życiu bym nie pomyślała, że przez te 6 miesięcy może to styla być. Wiara w ludzi, jest dużo złych ludzi, jest dużo negatywnych ludzi, ale jest tak samo bardzo dużo dobrych ludzi, nadających na tych samych falach i to jest coś tak pięknego, to jest tak coś cudownego. Otwórz się wasze serca na tych innych ludzi. Trzymajcie się z daleka od tych toksycznych, bo tych też jest masa dużo, ale to dobro zawsze zwycięży i one będzie zwyciężać. Uwierzcie w to, uwierzcie w siebie, a wszystko się będzie układać, ale się nie poddawajcie. Jeżeli spadniecie, tak jak wam godą, otrzęśnijcie się z tych kolan, podnieście się z tych kolan, otrzęśnijcie te kolana i idźcie naprzód i walczcie. Walczcie, bo to jest wasze życie i jestem tak szczęśliwa, że coraz to więcej dostrzegam to, że można iść. I ta praca nad sobą, 24 godzina, dzisiaj, tu i teraz. A o jutrze pomyśla jutro, to chlipnita się. Ja wam powiem, ja kocham ta moja kawa, nie? Ja bym kiedyś nie pomyślała. I klachy u Kachy też nie powstały zaraz, bo na początku były różne filmiki od czasu do czasu. Później chciałyście coraz to więcej. Potem żeście prosiły, żebym nagrywała się codziennie. I tak sobie pomyślałam, co, o czym ja wam mam codziennie gadać? Ja lubię gadać. I tak mi się potem przypomniało, jak my z moją siostrą sobie dziennie siadały i też przy kawie my sobie tak gadać. Ja nie jestem żadnym psychologiem, jestem zwykłą, normalną kobietą. Dlatego to, co ja teraz z wami robię, to są takie pogaduchy przy kawie. I tak oto chyba 2 miesiące temu, coś w czerwcu, powstały właśnie klachy u Kachy, że 5 razy w tygodniu się nagrywam. Tak jest dzisiaj piątek, jutro i w niedzielę mnie nie ma, a w poniedziałek o 8 znowu będę na live, więc was bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj wraca moja curuchna, jak ją się cieszam, ja jej wczoraj pokój posprzątałam fajnie, okno jej umyłam i kilka nowych dekoracji jej kupiłam, więc na pewno będzie happy. Już wczoraj dzwoniła, już było takie, no jednak nowe otoczenie i też każdy dzień trzeba było przetrwać, na przykład patrzę na jej przykładzie, pierwszy była bardzo smutno, cieszyła się, ale ten smutek, drugi ktoś jeszcze coś przykrego powiedział i trzeci, i czwarty i widza, że wzrasto i wzrasto w siła. I tak samo jest z nami, z dorosłymi ludźmi. Musimy dany dzień przetrwać, nawet jak nie był łatwy, ale trzeba iść po swoje. I pamiętajcie, jak wam ktoś przez dzień te skrzydła podetnie, to na drugi dzień budzicie się z nowymi, cudownymi skrzydłami i możecie zacząć wszystko od nowa. I teraz dzisiaj jest wczesny ranek, więc dzisiaj tak samo możecie jeszcze dużo zmienić, dużo zrobić. Nie poddawajcie się. Jestem z wami, życzę wam cudownego weekendu i wszystkiego, co najlepsze. Myślcie o sobie, myślcie o sobie i kochajcie się. To nie jest egoizm. Miłość do samego siebie to powinno być rzeczą naturalną. Ale my jakoś boimy się kochać samych siebie. Musimy nad tym popracować. Muszę na następny raz jakiś ten temat taki bardziej się w niego wgłębić, bo jak wrzuciłam wczoraj tego posta, to właśnie zobaczyłam, że dużo osób by nawet nie wpadło, żeby wymienić, że kocha siebie, nie? Wszystko inne byście wymienili? Ale siebie na samym końcu, albo w ogóle byście na to nie wpadli, a to jest takie ważne. Zobaczcie, wy ze sobą spędzacie najwięcej czasu. Wy dbocie o swoje ciało, o swojego ducha, o wszystkich, a tak naprawdę to dbocie o wszystkich innych, a wy jesteście na końcu. Jak wam czasu starczy, to pojecie coś w biegu, zjecie, a to jest wszystko na opa. Ja wam powiem, od czasu, kiedy ja zaczęłam się kochać i stawiać na pierwszym miejscu, a to kiedyś moja siostra mi powiedziała, Kasia, jak ciebie będzie dobrze, Danka to powiedziała kiedyś, ja tego nigdy nie zapomnę, jak ciebie będzie dobrze, to wszystkim wkoło, w Twoim otoczeniu będzie dobrze. I to też było po moich kryzysach i wszystkie te słowa mi tak utkwiły w głowie i teraz to będę trąbić. Jeżeli Tobie jest dobrze, to wszystkim wkoło będzie dobrze. Ale bądź na pierwszym miejscu. Cudownego weekendu, cudowni ludzie, syneczki i działuszki, frelki i chopocki. Życzę Wam cudownego weekendu, trzymajcie się i nie poddawajcie się, bo jesteście wspaniali. Nie ma drugich takich jak Ty. Nie ma drugiego, ani drugiej takiej jak Ty. Pamiętaj o tym. Jesteś cudownym człowiekiem i nie daj się nic innego powiedzieć. Jesteś wyjątkowy, jesteś dzieckiem Boga, jesteś kimś szczególnym. Popatrz w lustro, nawet jak tego nie widzisz, to popatrz sobie w głąb Twych oczów i zobacz, że jesteś kimś szczególnym. Pa!